Matura 2020 z informatyki rozszerzonej. Zadanie piąte. Języki, czyli baza danych, ale tym razem pokusimy się o rozwiązanie z użyciem jedynie arkusza kalkulacyjnego, czy to kalka, czy Excela. Treść zadania. Mamy dane 3 pliki wejściowe. W każdym mamy tabele z danymi. Te tabele powiązane są relacjami. Oczywiście są dokładnie tutaj opisane, jaki mają zakres danych, czy są tekstowe, czy liczbowe i tak dalej. My po prostu ograniczymy się na razie do zaimportowania tych tabel z plików tekstowych, które tutaj już otworzyłem w edytorze tekstu dowolnym. Może to być zwykły notatnik. Ctrl A, Ctrl C i do arkusza kalkulacyjnego Ctrl V. Przy imporcie ważne jest, żebyśmy dobrze rozróżniali separatory, tak żeby każda kolumna była poprawnie rozpoznana. Widzimy, że tutaj tak jest. Dobrze by było też, żeby wszystkie liczby były zinterpretowane jako liczby. Przypomnę, że daty to też są liczby. OK. Wprowadziliśmy tabelę łącznie z jej nagłówkami. Pierwsze, co zrobię, to taką tabelę zaznaczę. I ponieważ to były tabela użytkownicy, nazwę sobie ten obszar UZY, jak użytkownicy. Enter. Teraz zmienię też nazwę arkusza kalkulacyjnego. Będzie mi łatwiej nawigować. UZ. I kolejny arkusz. Kolejny import tabeli. Tym razem państwa. Ctrl A, Ctrl C. Ctrl V. Tu wygląda wszystko poprawnie. OK. I zmieniam oczywiście nazwę. Zaznaczam, to miały być państwa, czyli tutaj napiszemy pan, enter, a nazwę arkusza zmienię na pa. Spójrzmy tutaj jeszcze. Widzimy, że to jest domyślnie wyrównane do lewej strony, a ta kolumna jest domyślnie wyrównana do prawej strony, co oznacza, że liczby zostały właściwie rozpoznane, są interpretowane jako liczby. Podobnie tutaj. Kolejna tabela, ostatnia już, czyli tabela języki, Ctrl A, Ctrl C. Tu mamy dwie kolumny, w porządku, tu nie mamy w ogóle liczb. Nazwijmy sobie te obszary, niech to będzie obszar języki, jest, a arkusz, zmień nazwę arkusza na je. I teraz możemy przejść już do rozwiązywania zadań. Podpunkt pierwszy. Utwórz zestawienie, które dla każdej rodziny językowej poda, ile języków do niej należy. I posortuj nierosnąco. Zadanie łatwe, ponieważ korzystamy tylko z tej jednej tabeli. Jeżeli pogrupujemy po rodzinach, na przykład po takiej rodzinie języków, no to już mamy dwa języki. Wystarczy policzyć, ile razy powtórzyła się dana rodzina i zrobić takie zestawienie. Oczywiście skorzystamy z tabel przestawnych. Jeżeli ktoś nie wie, gdzie to w arkuszu kalkulacyjnym Excel się wstawia, no to menu wstawianie i pierwszy piktogram tabela przestawna, po czym wyskakują cztery pola do wypełnienia. My w kalku nie mamy takich piktogramów, musimy klasycznie z menu dane wybrać, tabela przestawna, utwórz, OK. I też mamy cztery pola do wypełnienia, o te cztery, z tych nagłówków kolumn. Oczywiście będziemy grupować po rodzinie i policzymy, ile dla każdej rodziny występuje języków. Nie suma, tylko zmieńmy na funkcję zlicz. OK. I oto mamy gotową tabelę i zliczone wystąpienia języków dla każdej grupy, dla każdej rodziny językowej. Jeszcze dobrze by było to postartować. Edytuj układ, tu klikamy dwa razy. I opcje. Malejąco, ale nie po rodzinie, tylko po zliczaniu. OK. I to jest gotowe zestawienie, gotowe zadanie pierwsze. Zmień nazwę arkusza. Zadanie 1 gotowe.
Podpunkt drugi. Podaj liczbę języków, które nie są językami urzędowymi w żadnym państwie. No, trzeba pamiętać, że w jednym państwie taki język może być urzędowy, a w innym nie. Wtedy go nie liczymy w żadnym państwie. Może w jednym państwie być też wiele urzędowych lub wiele nieurzędowych języków. Podobnie jak w poprzednim zadaniu korzystamy z jednej tabeli. Tu mamy informację o nazwie języka, o tym, czy jest urzędowy, czy nie, w ostatniej kolumnie. Trzeba by przekształcić troszeczkę tę tabelę, żeby to łatwiej było liczyć. Oczywiście tabelę przestawną. Tabela przestawna, utwórz i co? Ponieważ te języki się powtarzają tutaj, no to ja sobie je zgrupuję do jednego wiersza. Język. I chcę mieć informację, czy jest on urzędowy lub nieurzędowy. Żeby wyglądało to nieco lepiej, to te informacje wrzucę do kolumny zamiast do wiersza. I co? I niech on liczy jeszcze raz, tylko nie suma, a niech zlicza, ile ich jest. Proszę bardzo. Tu mam nazwę języka oraz w ilu krajach jest językiem nieurzędowym. Na przykład arabski jest w 12 krajach językiem nieurzędowym, ale w 5 krajach jest językiem urzędowym. To mnie nie interesuje. Trzeba by zatem tu napisać taką funkcję, równa się jeżeli, która sprawdzi oba te warunki. Jeżeli oba ma sprawdzić, no to funkcja logiczna i, a w arkuszu Excel ona się nazywa oraz, i to, jeżeli jest jedynka, to oczywiście będzie interpretowane jako prawda. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, to czy większe od zero, może sobie to dopisać. Średnik, nie, czyli zaprzeczenie. I co w tym zaprzeczeniu? Nie to, no bo nie może być urzędowym. Zamykamy to. I jeżeli te dwa warunki są spełnione, no to wpisuję sobie jedyneczkę, a w przeciwnym wypadku zero. Skopiujmy to w dół i widzimy, że zera pojawiają się tam, gdzie mam język urzędowy. Tu, gdzie mam język urzędowy i nieurzędowy, też musi być zero. Natomiast jeżeli język jest tylko nieurzędowy, no to mam jedynkę. Jedziemy na koniec tabeli. Tu oczywiście nadmiarowy wiersz i wystarczy posumować jedynki. Suma z powyższego obszaru 445 języków nieurzędowych. Co jest poprawną odpowiedzią? Podpunkt trzeci. Podaj wszystkie języki, którymi posługują się użytkownicy na co najmniej 4 kontynentach. Informacje o tym, gdzie leży dany kraj, możemy wyciągnąć z tabeli PAN. Państwo, kontynent. Nie mamy tu jednak języków. Języki są przypisane do konkretnych państw w tabeli użytkownicy, ale tu nie mamy kontynentów. Musimy połączyć te informacje. Czy możemy rozbudować tę tabelę? Niestety kierunek relacji ma znaczenie. Jeżeli, dajmy na to, w Egipcie używa się kilku języków, no to ile mam na to przeznaczyć kolumn? Nie wiadomo. Natomiast jeżeli w Egipcie używa się kilka języków, to jest on tu wymieniony kilkukrotnie. I w związku z tym w kolejnej kolumnie będę mógł po prostu powtórzyć kilkukrotnie informację, że leży on w Afryce. I tak zrobimy. Tę tabelę uzupełnimy o informację kontynent. Wyszukaj pionowo. Szukać będę nazwy państwa. Gdzie? W tabeli PAN. Spójrzmy na tabelę PAN. Z automatu jest wyszukiwana pierwsza kolumna. Jeżeli znajdziemy Chiny, to chcę, żeby się pojawiła wartość z kolumny drugiej. A zatem wartość z kolumny drugiej, jeżeli znajdziemy, dopasowanie dokładne, czyli musimy dokładnie Chiny znaleźć. Rzeczywiście, Azja. A Rosja w Europie. Wszystko się zgadza. Możemy już teraz stąd wydobyć informację, czy dany język występuje na kilku kontynentach. Nie mogę jednak sobie go zliczyć ilości wystąpień tego języka, dlatego że on może wystąpić nawet 10 razy, ale w obrębie tego samego kontynentu. Muszę zlikwidować takie powtórzenia. Zrobię to tabelą przestawną, czyli musimy to zrobić jeszcze w 2 krokach. Nowa tabela przestawna.
utwórz i pogrupujmy sobie po języku oraz kontynencie, na którym występuje. OK. Nawet nie musiałem nic do zliczania dać. I teraz dany język i dany kontynent występują tylko w jednym wierszu nowo stworzonej tabeli. Z tabeli przestawnej, tej, możemy zrobić kolejną tabelę przestawną, gdzie będziemy mieli już policzone, ile wystąpień na konkretnym kontynencie jest danego języka. Zwróćmy uwagę, angielski. Już mamy 4 kontynenty. Nie możemy z takiej tabeli zrobić tabeli przestawnej, bo tutaj mi brakuje informacji. To powinno być 4 razy angielski powtórzone. Zmodyfikujmy ją zatem, edytujmy układ, język, opcje i każmy mu powtórzyć etykiety elementów. OK. Tabela się, jeśli chodzi o zawartość, generalnie nie zmieniła, ale tutaj mamy 4-krotnie powtórzony angielski. Z tego możemy już zrobić nową tabelę przestawną, ale ja wolę nie robić tabeli przestawnej z tabeli przestawnej. Skopiuję sobie te dane. Z kolei, żeby zrobić tabelę przestawną, to trzeba mieć nagłówki kolumn, czyli tutaj język, a tutaj kontynent. I z tego obszaru już mam za chwileczkę gotowe wyniki, dane, tabela przestawna, kolejna. Pogrupujmy teraz po językach i zliczmy ilość występowania na kontynentów. Super kontynent. OK. Widzimy angielski na 4 kontynentach, arabski na 5. Posortujmy to może jeszcze. Edytuj układ, język, opcje i startujemy malejąco, ale po zliczaniu. OK. I widzimy, że interesujące nas języki to te 4. Podpunkt 4. Znajdź 6 języków, którymi posługuje się łącznie najwięcej mieszkańców obu Ameryk, a które nie należą do rodziny indoeuropejskiej. Dla każdego podaj nazwę, rodzinę językową i łączną liczbę użytkowników w obu Amerykach. Niemal wszystkie informacje mamy już zawarte w tej tabeli użytkownicy, którą przed chwilą rozszerzyliśmy o kontynent. Brakuje nam jeszcze rodziny językowej. Rozszerzmy to zatem i o rodzinę językową. Pobierzemy te informacje z tablicy języki, nazwaliśmy ją roboczo jezy. Wyszukamy odpowiedni język i przepiszemy drugą kolumnę, czyli rodzinę. Zatem funkcja wyszukaj pionowo. Będę poszukiwał język w tablicy jezy. Jeżeli znajdę, to druga kolumna, dopasowanie dokładnie. Znaleźliśmy rodzinę dla języka mandaryńskiego i dla wszystkich pozostałych. Jeżeli chcę filtrować jeszcze po warunkach, a te warunki to, przypominam, Ameryka i nie indoeuropejska rodzina, to dobrze by było sobie to wrzucić to do osobnego pola, te dwa warunki. Warunek, niech się to pole tak nazywa, warunek równa się jeżeli i muszę połączyć dwa warunki. Jeżeli równocześnie muszą zajść, no to funkcja i, a w Excelu oraz i. Po pierwsze, rodzina musi być różna niż w cudzysłowiach indoeuropejska. Średnik, drugi warunek, kontynent. Kontynent to musi być Ameryka. A i tutaj mamy kłopot, bo są dwie Ameryki. Zastosujmy funkcję lewy, funkcja tekstowa, która z nazwy kontynentu wyciągnie pierwsze 3 litery. Jeżeli pierwsze 3 litery będą równe AME, to znaczy, że mamy do czynienia z jedną z Ameryk. Jeżeli te dwa warunki są równocześnie spełnione, to dajmy tu jedynkę w przeciwnym wypadku 0. Rzeczywiście 0. O, jak ile tutaj mamy 0. Czy mamy gdzieś jedynki? O, tutaj. Ameryka i nie indoeuropejska. Zgadza się. Czyli wyłapujemy to, co trzeba. Z tego możemy robić już gotową tabelę przestawną. Dane. Tabela przestawna. I tak. Najpierw chcemy przefiltrować przez nasz warunek. Możemy to wrzucić jako pierwszy wiersz, ale chyba łatwiej będzie
tutaj do filtrów, czyli do pola stron przenieść. Jeżeli już to mamy, to teraz chcemy tak, język, pogrupować po języku i równocześnie po rodzinie. W odwrotną stronę byłoby troszeczkę gorzej, bo to jest relacja 1 do N, a zatem dla jednej rodziny moglibyśmy mieć wiele języków, a dla jednego języka mamy zawsze jedną rodzinę. W tą stronę możemy sobie ułożyć te dwa pola. I co będziemy robić? Sumować użytkowników oczywiście. A zatem użytkownicy i suma, czyli domyślna funkcja. Sprawdźmy, co z tego wyjdzie. I pięknie. Tylko, że nasz warunek wszystko. A my chcemy wybrać tylko te pozycje, które zawierają jeden. Czyli spełniają nasz warunek Ameryka oraz... O, to wszystko się pozmieniało. Ameryka oraz nieindoeuropejska. Trzeba by to jeszcze posortować. Posortujmy po... Nie wiem, czy to wyjdzie. Mająco po sumie. Jeżeli są złożone takie dość tabele, to nie zawsze to zadziała, ale spróbujemy. No i widzimy, że nie posortowało. Tak? Tu 2,7, tu 0,2, ale tutaj potem 0,8. Jeżeli mamy taki kłopot, to proszę bardzo, możemy sobie tę tabelę tu przekopiować obok. O jedną może niżej, żeby to było tak samo. I posortujmy po kolumnie H. Zwykłymi narzędziami, czyli dane sortuj po kolumnie H, mając OK. I teraz pierwszych 6 języków wyłapujemy, do koreańskiego włącznie, tak, do koreańskiego. I to jest właściwa odpowiedź, od mandaryńskiego po koreański, od 3.1 do 1.2, co zresztą zweryfikujemy, od 3.1 mandaryński do 1.2 koreański. OK. Podpunkt 5, ostatni. Znajdź państwa, w których co najmniej 30% populacji posługuje się językiem nieurzędowym. Wypisz państwo, tenże język oraz procent populacji, która się nim posługuje. W tej naszej rozbudowanej tabeli mamy informację o tym, ilu użytkowników posługuje się konkretnym językiem w danym kraju. Musimy to jednak podzielić przez ogólną populację tegoż kraju. Wyciągniemy tę informację z naszej tabeli, którą nazwaliśmy PAN. Ona jest w trzeciej kolumnie. No to dobrze. Populacja równa się wyszukaj pionowo i wyszukujemy kraju w tabeli państwa PAN. Jeżeli znajdziemy, to trzecia kolumna, dopasowanie dokładne, czyli 0. I mamy pełną populację w danym kraju, w milionach. To teraz procent równa się i użytkownicy, a może zamiast procent to razy 100 zrobimy, podzielić na populację. OK. Kogo my szukamy? Ano takich języków, dla których tu jest co najmniej 30, a tutaj jest słowo nie, bo ma być to język nieurzędowy. Dodajmy sobie kolumnę. To jest warunek do podpunktu 5. To zróbmy warunek 5, bo już tu mamy warunek. I równa się jeżeli ten warunek i ten warunek, czyli musimy połączyć jeszcze endem i lub oraz w Excelu. To jest większe równe 30. Średnik, natomiast to pole jest równe nie. Wówczas wypisuję 1, czyli interesuje mnie to, albo 0, nie interesuje. Kopujemy w dół. Oto już widzimy język 32%, jawański w Indonezji. Ale nie będziemy tego ręcznie przeszukiwać, tylko oczywiście tabela przestawna. I co? Będziemy filtrować po naszym warunku. Chcemy wypisać państwo, język, to jest relacja, w tę stronę to jest relacja 1 i procent. Proszę bardzo. Nic nie liczymy. Żadnych wartości nie musimy przeliczać. OK. Mamy tabelę, w której jeszcze w filtrach wyłączymy te, które nas nie interesują. Zostawiamy nasz warunek 1. I oto mamy
W Etiopii w języku oromo mówi tyle procent, w Indonezji w jawajskim 32, a w Pakistanie w pendżabskim aż 40,44%. Spójrzmy na wyniki, czy to jest to, co oczekiwali. Tak, to są dokładnie te wyniki. Rozwiązaliśmy zatem w pełni zadanie języki, używając do tego arkusza kalkulacyjnego.